Przyjechał kobra do nas. Paweł zawsze chciał mieć fajną ksywkę, więc kazał nam przy nowych kolegach mówić do siebie kobra. Goście z taką ksywą zawsze. Tak, na kobra? Nie, po prostu kobra. To jest takie fajne, nie? Kobra, no taki... Tak zapałkę. Jest ten kobra. Dziś pojechałem do mojej chrzestnej, do Łomianek na wakacje i ten film katowałem tak przez dobry miesiąc, trzy razy dziennie. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień na szlaku i dzisiaj wszystko mi mówi, że z pogodą już nie będzie farta. Mimo tego, że miało być lepiej, a mamy wiatr w porywach do 70 na godzinę i chcemy wjechać na Przełęcz Karkonoską, na której już piździ. Więc jak się to skończy? Zapewne źle, ale próbować będziemy. A z kwestii technicznych to pewnie zauważyliście, że cały weekend nagrywamy Osmo Pocket, a ja zauważyłem wczoraj, że nie łapię ostrości na twarz, więc nie dość, że mnie wkurza, to jeszcze dodatkowo wszystko jest ostre, tylko nie osoba mówiąca. Może to dobrze w sumie, nie? To dobrze, no jest chyba w sumie. Ale... Mówiłem ja kobra. To mówię, kobra. A na wyjeździe są też katowane nowe koła testowe, ale to będzie osobny materiał. Nie będziemy sobie psuli tematu widoków, przyrody i przeżywania karkonoszy takimi prozaiczymi sprawami jak karbonowe koła. Na to są lepsze chwile, prawda? Póki co jeżdżą. Są to 40-mm wytywy. Handbuilt in Germany. Tak piszą na tych obręczach. Czy to prawda? Nie wiem. Ale kręcą się dobrze i są lekkie. A w oryginale to dzisiaj miało być tak, czyli 129 km, 2300 w górę. Ale niestety ja jestem raczej pesymistą, jeżeli chodzi o powodzenie tej trasy, bo trzeba będzie uciekać. Jak się uda wjechać Karkonoską, to myślę, że będzie mega dobrze, ale no, nie jestem przekonany, czy się to uda. No to się zaczyna. Dzień na dzień dobry. Ponad 20 km pod górę. Więc będzie się działo. Pogoda na razie nie pada, ale co będzie dalej, to zobaczymy. Póki co staramy się cisnąć i kręcić, może nam się coś uda dzisiaj przejechać. Pozdrawiamy Veloart Kraków. Veloart Warszawa, przepraszam. No bardzo, bardzo fajna owika, Paweł. Nie byłem przekonany, ale chłopaki z Veloartu namówili, żeby w internetach była widoczna. Podobno już leżała 4 lata na półce, ale... Ostatnia sztuka, mówi, ostatnia sztuka, już więcej nie będzie. To... Nie było w Warszawie, nie było w Warszawie takiego króla rowerów, który by kupił taką owikę, aż się trafił on. No. Łysy ksiąg, kobra. Kobra. Nie, ale basen zaraz przyjdzie do nas. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba sobie powolutku jechać i tyle, nie? Przecież wysoki góra, trzymać... ta pogoda będzie zmienna przecież. O, dokładnie, powiedział nasz tutaj warszawski przewodnik PTTK. A w ogóle pan Paweł, czy przepraszam, kobra. Niesamowicie się poprawia, w ogóle odkąd się z nami spotyka, nie jeździ w Warszawie, to zajebiście jeździ po górach, ma nową ksywkę, wszystko z blatu, nowa ksywka, prestiż wśród znajomych też poszedł w górę, respekt na dzielni. A 27 roku na segmencie Góra Kawiarnia w Warszawie. Ja w ogóle mnie zaskoczyło mega, jak się dowiedziałem, że w ogóle w Warszawie ktoś zwraca uwagę na coś takiego jak segmenty w wymiarze dziennym czy tygodniowym. Dlatego, że jest nagroda po prostu. Tygodniowa. Dokładnie, kawusia.
Paweł, coś tak z ciebie leje, pocisz się? Nie. Deszcz pada poziomo. Sprawdzamy dzisiaj wodoodporność Osmo Pocket. Po bandzie lecimy. Jadę z Maćkiem nakręcić dynamikę. Lecz nakręcić dynamikę. Taki szlaban zaraz będzie, rozumiem? Ogólnie na razie co? Było kawałek stromo. Teraz nie jest stromo. Ale zaczęło lać i wiać. Tak to z grubsza wygląda. Mam totalnie zaparowany ekran. Nie wiem, czy to są takie teraz romantyczne ujęcia, czy po prostu nic nie widać. Ale no cóż, klimaty epickie. Ja przynajmniej strasznie lubię filmować w takich warunkach, robić zdjęcia. Bo to po prostu ma klimat. Najważniejsze są widoki, nie, Paweł? Warto tu było dla tych widoków. Ja się nie widzę. Dla widoków warto było tutaj przyjechać. Piękne, te góry. Ale jako ludzie w końcu Małopolanie do Spodkala dotarli na Przełęcz Karkonoską i musimy powiedzieć, że no, nie zrobiło na nas wrażenia wybitnego. Przecież chyba jest, jest trudniejsza, jest cięższa. Na Warszawiaku też nie zrobiło wrażenia. No i, to, i teraz szachmat Karkonosze, nawet na Warszawiaku nie zrobiliście wrażenia. No. Jakbyś miał robić Everesting, to byś go robił na Agricoli, a nie tu. Za to asfalty no. Gorsze o ileś klas. A teraz będzie fala, hej, przyjechali kurde Królewicze. Wszystko niby lepsze u nich mają, a teraz co? Ale wzięliśmy dzisiaj ciuchy, dosłownie wszystko, a zaraz jeszcze będę realizował mój kosmiczny patent na skarpetki płetwonurka. Słuchajcie, tematyka jest mega prosta. Kupiłem w Decathlonie skarpetki do nurkowania, neoprenowe. I zamiast wozić pokrowce na buty, to po prostu jak się robi zimno i mokro, ubieram sobie skarpetki na skarpetki i ubieram to normalnie do butka. Stopę nie wieje, nie moknie. Oczywiście stopa się poci jak szalona, ale dalej jest to trochę lepsze niż reklamówka. Chociaż pewnie z reklamówką można by było mieć to samo, ale taniej. Chociaż z drugiej strony to jest przynajmniej fajne, bo się nie targa i jest, cały czas tak samo się robi, więc polecam patent, zwłaszcza na zjazdy, jak chcecie mieć typowych pokrowców na buty, bo was wkurza, że się przecierają od chodzenia i tak dalej. Co jest, Kobra? Jest dobrze. Jest dobrze. Dotarliśmy do Szklarskiej Poręby i tu jest przerwa na małe co nieco. Znaleźliśmy wystarczająco fancy miejsce. Będzie jedzone. Szklarska pojedynka. Będzie to zapewne pizza, jak zwykle. No ale nie jesteśmy zbyt oryginalni. No, coś ostatnio się często pizza pojawia na vlogaskach. Dobra? Niedobra. Czy dobra? Sera. Dużo sera jest, to przyznaję. Sera jak cholera. Ale muszę przyznać, że w szklarni lepsza, ale dobra, dobra pit. Dobra. No, my to jako przewodnicy po świecie margarity polskim. Jak chcecie lepszą, pojedziecie z nami w październiku do Neapolu. Bo w Hiszpanii pojedziemy na Lago de Covidonga. Mamy w planach też zaliczyć. Zakręt śmierci. Proszę. Uwaga, teraz Leszek pokonuje zakręt śmierci. Proszę. Bał się rowerem. Nie, jest ogólnie... Jest na skraju. Widać, że tutaj ludzie są żądni emocji. Dwie hulajnogi i Leszek z buta. Nie tak szybko, Leszek! Leszek, zabijesz się! Zniesie cię. Nie tak szybko, bo się zabijesz! Udawało się przez 94 km unikać zlewy, aż nas znalazła.
Ja myślałem, że to cały czas padało, ale to ja się tak pociłem, tak? Tak, właśnie tak. To wszystko ja. Jak to jednak łysemu, to leci po czole. Ale, podsumowując, mój genialny patent z neoprenem uważam, że jest super. Takiego komfortu termicznego jak dzisiaj przy tych wszystkich zjazdach nie miałem. Oczywiście skarpetka w środku neoprenu jest idealnie mokra, ale neopren na zewnątrz jest suchutki, czyli totalnie nie przepuszcza wiatru, więc jest cały czas idealnie ciepło. No jakby było dzisiaj 25-30 stopni, to oczywiście zwariował w tym, a jak jest 14 stopni i pada, to jest po prostu patent mistrz. 39 zł mnie to kosztowało. Nie rzuca się w oczy. Gdyby nie granatowa skarpetka, w ogóle by nie było nic widać, więc 70 km approved. Kobra. Kobra, przeżyliśmy, żółwik. Żółwik. Kolego Leszku, żółwik za tę kolejną piękną trasę. Za bezpieczny weekend znowu dzisiaj będzie. Najlepiej. Chyba już skończyliśmy z rowerami. Na dzisiaj nie, na pewno, a jutro nie wiadomo. To już pojeździ, zobaczymy. No w sensie się będzie lało. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Jakiś pofile do Karpacza zrobić. Póki co. Trzeba korzystać z soboty, jak polska tradycja nakazuje.